sieci mają szansę na budowę sieci monitoringu? Naturalnie. No, znany jest tutaj u Państwa za sprawą pana Marcina Jaskulskiego projekt utworzenia gdyby pierwszego etapu tego monitoringu w Bliznę konkretnie, ale my już od jakiegoś czasu pracujemy nad wprowadzeniem powszechnego monitoringu dla obszaru całej gminy, a właściwie dla obszaru całego powiatu, ponieważ ten projekt jest robiony w ramach powiatu warszawskiego zachodniego. W tej chwili starosta zlecił opracowanie koncepcji wykonania tego projektu. Więcej powiem, właściwie to nie jest projekt tylko monitoringu. Co prawda wychodziliśmy od monitoringu, ale w sumie doszliśmy do tego, że trzeba zbudować system wielofunkcyjny, system teleinformatyczny, który będzie służył wielu funkcjom. Właśnie monitoringowi, upowszechnieniu internetu, szerokopasmowego internetu, taniego i szerokopasmowego właśnie. No i innym celom może, nie wiem, telewizji lokalnej w przyszłości, może telefonii typu IP, żeby obniżyć koszty i wielu, wielu innym funkcjom. Naprawdę, jeżeli ten system zrobi się dobrze, nowocześnie, to on może spełniać wiele bardzo ważnych funkcji, które no już są sprawdzone w wielu rozwiniętych krajach. My je gonimy, no dzięki temu mamy na czym się wzorować. Także jest to w trakcie i tego typu inicjatywy jak Bliznę, że jak gdyby tutaj cząstkowo dla pewnej części gminy organizujemy ten monitoring wcześniej, zanim ten ogólnopowiatowy nie zacznie być budowany, no są bardzo cenne, ponieważ już pozwalają jak gdyby przyspieszyć to monitorowanie pewnych zagrożonych, najbardziej zagrożonych rejonów gminy, to po pierwsze. Po drugie, no, zebrać pewne doświadczenia, prawda? Możemy się uczyć na jakimś mniejszym obszarze, jak to lepiej zrobić na całym obszarze, żeby nie popełniać błędów, żeby być może nie czynić niepotrzebnych wydatków tam, gdzie to jest niepotrzebne, albo ponieść takie wydatki, które będą optymalne dla specyfiki danego terenu.